dwa lata temu zdiagnozowano u mnie taką rzadko spotykaną chorobę, pan doktor na pewno zna, ziarniniak Wegenera. Objawiał się sztywnieniem mięśni, bólem stawów, zapaleniem górnych dróg oddechowych i stopniowo w miarę rozrostu choroba atakuje wszystkie narządy wewnętrzne. W moim przypadku udało się zdiagnozować to w miarę szybko. Zaatakowane były tylko nerki. Oczywiście pomijam bóle stawów nieznośne i sztywnienie mięśni i wrzody na stopach. No i oczywiście leczenie było tylko jedno. 12 wlewów endoksanu, bez tego się nie obyło, i leczenie sterydami. Po tym leczeniu udało się co prawda wprowadzić chorobę w stan remisji, bo wyleczyć tego nie można, ale bóle nie ustąpiły. Bóle nie ustąpiły, sztywnienie stawów nie ustąpiło. No i na pytanie lekarza, czy to już tak będzie, powiedział mi, że mam się do tego bólu przyzwyczaić i traktować go jako przyjaciela, nie jako wroga, wtedy będzie mi lżej. Brałem niesamowite ilości tabletek przeciwbólowych, oficjalnie i w ukryciu przed żoną. Oczywiście po pierwszej wizycie w Normobari zauważyłem, że coś się zaczyna dziać. Jak mówiłem Jackowi, gdy poszedłem do toalety, oddałem moc, zawołałem całą rodzinę. Mocz był po prostu brązowy, jak kawa. Po czwartej czy po piątej wizycie w Normobari, uwierzcie mi, że odstawiłem wszystkie tabletki przeciwbólowe. Do dzisiaj nie korzystam z żadnych. A po prostu nie mogłem funkcjonować normalnie, łącznie z chodzeniem. Ja nie wspomnę o jeździe na rowerze, jeździe na motorze, pływaniu na deski. To odpadało kompletnie. Cieszyłem się, jak lekko ból ustał, że mogłem chodzić. W tej chwili robię to wszystko, czego nie mogłem. Wręcz myślę, że robię więcej niż przed chorobą nawet. Zresztą żona na to zwróciła uwagę. Mało tego, drugim takim objawem pozytywnym Normobari był odrost włosów. Tak dziwnie mi po chemioterapii odrosły. Od pasa w górę, od pasa w dół kompletnie nic. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, bo wszyscy dzisiaj się da dolegolą. Ale po którejś tam wizycie w Normobari, nawet nie wiem, po której, po prostu wszystkie włosy odrosły. No i tak jak mówię, chyba to idzie w dobrym kierunku i myślę, że będzie dobrze. Oby nie było gorzej, bo teraz naprawdę powróciły chęci do życia, no kompletnie wszystko, diametralnie zmieniło się życie. A 3 lata, można powiedzieć, miałem wyłączone z życia, bo rok diagnozowali, pobyty, 14 pobytów w szpitalu, nikt nie wiedział, co jest. Później 2 lata praktycznie, 1,5 roku chemii. No i przez te 5,5 roku po chorobie nie mogłem dojść do siebie. Od czasu pobytu w Normobari wszystko się diametralnie zmieniło. Dzięki. Jacek. Dziękujemy też doktorowi.